Dzień dobry w sobotę. Niech ten dzień się troszkę rozkręci, pójdziemy zrobić henne na brwi, uczesać włosy, ale tu mam kolor, ruda była w tym kolorze. Ciemno na dworze jest całkowicie jeszcze, a my już zaczynamy vlogmas. I to vlogmas numer 10. Pierwszy dwucyfrowy vlogmas to już. Zapraszam na vlogmas numer 10. Tu gdzie 9, tak, tu gdzie konik. Wybaczcie odgłosy w tle, ale Ignacy zostawił grę działającą, ale nieważne, słuchajcie. Dobra. Choć leży ich 5 w samym salonie, ciągle słyszę głośne kłótnie o nie. Szczególnie, gdy niedziela mija leniwa i każdy z rodziny na kanapie odpoczywa. Zaczynają się kłótnie, kto weźmie zielony, białe w szare gwiazdki, a kto ten czerwony. Więc by zakończyć wasze waśnie, każdy dziś swój otrzyma właśnie. Na łóżkach leży coś w pięknym kolorze, by okryć się nimi, gdy zimno na dworze. Hej, hej, że to sobota, zaczynamy dzień od odgruzowania się. Ja, słuchajcie, mam tutaj resztkę henny, którą zaraz będę mieszać. Jezu, z tymi paznokciami nie wszystko jest łatwe. Podziwiam dziewczyny, które noszą takie długie paznokcie zawsze i zawsze po prostu. Bo to nie jest łatwe, po prostu. Moja henna tak wygląda i to jest numer 3 i mieszam ją z taką wodą utlenioną w żelu, bo jest to po prostu wygodniejsze. Jeszcze zanim się uczeszę, to słuchajcie, trening będę robić po południu, ostatnio standard, bo mi się po prostu nie chce. A zrobię sobie hennę, zrobię sobie depilację wąsika, też Wam zaraz pokażę czym i od lat jest to jedno i to samo i najlepiej działa na świecie. Chcę sobie wydepilować, ale to już depilatorem, też mam taki mega stary depilator, a działa super, więc sobie też tak depiluję tu raz na 2 tygodnie. Nogi, pachę, okolice, bikini, ale w tej chwili zrobię sobie hennę i ja ją dość długo noszę, powiem Wam. Tu nie będę przesadzać, noszę ją no, na pewno z 20 minut ostatnio i dobra. I nakładamy, więc dzisiaj taki dzień, tak jak właśnie powiedziałam, odgruzowania się. Maski w tym tygodniu robiłam dzień w dzień, peeling, więc nie potrzebuję jakoś za dużo pielęgnacji, co chodzi o twarz. No, ale na pewno dzisiaj właśnie, tak jak mówię, i depilację, i, ale najpierw właśnie, bo chcę, właśnie, gadam i gadam. Robię sobie tak, brwi. Zrobię sobie tą depilację wąsika, już Wam pokażę czym. To jest taki krem z Avon i działa cudownie. Ja go trzymam równiutko 3 minuty tu na wąsiku i między brwiami. Potem po prostu zmywam, więc sobie go nałożę przed samym jakby końcem trzymania henny na brwiach. I potem idę pod prysznic, zrobię sobie peeling kawowy i dopiero po tym peelingu kawowym zrobię sobie depilację, a później balsamowanko i będę gotowa na kolejny tydzień tak naprawdę. Bardziej zadbana po prostu. Lucja, słuchajcie, lepiej się zdecydowanie czuję, ale dobra, muszę iść po patyczek, bo nie przygotowałam się za bardzo. Dobra. Nie chcę, żeby coś tutaj mega krzywo powychodziło, dlatego sobie pomagam takim patyczkiem zawsze. Wyrównuję kształt. I tak ta henna nie jest taka, że wiecie, zostanie taki straszny, kruczoczarny oko, ale ja lubię sobie zrobić raz w tygodniu henne, bo mi zdecydowanie ułatwia robienie makijażu później w tygodniu, bo później to jest ciach, ciach, lekko kredką przejadę i mam gotowe oko, a pierwsze dni to mogę na dobrą sprawę nakładać tylko tą moją ukochaną laminację z gorz, wiecie, takie utrwalenie po prostu tych brwi i też jest spoko, w ogóle nie trzeba ich malować. No dobra, ja się teraz skupiam, nakładam na drugą brew, żeby była podobna i wracam do Was. No i jestem, wróciłam taka piękna i urodziwa. Dobra, to sobie wyrzucę i zaraz to umyję. Papierek do śmietnika, pofarbowałam się. No ciut. Dobra, i teraz to na 3 minutki, tylko to już muszę dokładnie patrzeć na czas. A dzisiaj zegarka zapomniałam zakładać i go, powiem Wam, podłączyłam do ładowania i już go nie będę zakładać dzisiaj.
Dzisiaj nie liczymy ani kroków, ani niczego, mimo że trening robić będę na pewno, bo dzisiaj piąty i grubą warstwę, zawsze tak robię, dosyć gruba warstwa. I tu tak samo. Dobra, i ja sobie jeszcze, o, nałożę sobie też na brodę. Tu mam takie delikatne włoski, prawie jak Święty Mikołaj będę ci. Dobra, odliczamy 3 minuty i zmywamy. Skóra po tym jest troszeczkę podrażniona, powiem Wam, no ale działa i to najważniejsze. Ok, później przyjdę do Was układać włosy, ale teraz zmywam to za 3 minuty, to sobie pobędzie, idę pod prysznic, zrobić peeling, potem to zmywam i tak dalej, więc do zobaczenia, pa! Jestem, słuchajcie, fryzura dalej ta sama, będę właśnie prostować tutaj przy Was włosy, a właściwie nie prostować, a kręcić, ale jak widzicie makijaż zrobiłam nawet taki mocniejszy, nałożyłam sobie cień, palcem roztarłam po prostu go na oczach, wytuszowałam rzęsy, ale przez to, że brwi zrobione i to są właśnie brwi tylko z wyczesane tą laminacją z gosz. Ubrałam się w taki mega wygodny kombinezon, ale na wierzch mam taki kardigan z Ocean Apart, o którym cały czas zapominam i z którego muszę powycinać to, bo ja nie używam tego do wieszania i ciągle zapominam. I założyłam sobie takie kolczyki z kalendarza adwentowego z tamtego roku z Sinsay. Mówię, a trochę świąteczne, kiedy mam je nosić, takie badziewie. Dobra, więc sobie zrobimy włosy. Ja myłam głowę wczoraj, standardowo, teraz codziennie myję głowę, jak robię treningi. I uczeszamy jakoś te włosy. Dzisiaj mam ochotę na bok mieć je i mieć lekko zakręcone. Tam z tyłu to mi się na pewno nie uda loków zrobić, bo one są za krótkie. Ale z przodu, żeby ta grzywa była podkręcona i na bok. Tak sobie dzisiaj wymyśliłam. No i tak spróbuję się uczesać. Więc delikatnie sobie popodkręcam włosy. Słuchajcie, nie wiem tak naprawdę, jak się dzisiaj dzień potoczy i czy my cokolwiek zrobimy, w sensie wyjścia jakiegokolwiek z domu, bo ja mówiłam Wam, że Łucja wymiotowała, że jest lepiej i tak dalej, ale Łucja strasznie smarka i w ogóle nie wiem, o co chodzi, czy ją faktycznie coś bierze, nie wiem, Boże, naprawdę, chociaż mąż do mnie mówi, że ma deszcz padać, więc żebym nie żałowała. Jak będzie padać, to się sprawa rozwiąże, ale jak nie będzie padać, to sama nie wiem w sumie, co robić, powiem Wam. Zobaczymy, czy w ogóle będę miała ochotę gdziekolwiek wychodzić, bo ja, szczerze Wam powiem, spędziłabym weekend w domu. Ja cały czas gdzieś ganiam, gonię, a to tu, a to tam, a te sanki dzień w dzień i trochę mi się nie chce. Trochę bym sobie zrobiła taki bardziej leniwy ten weekend. Wiadomo, sprzątanie, pranie, prasowanie, prasowanie to przesadzam, prasowanie to dopiero przed świętami. No, ale takie zwykłe obowiązki domowe, w tym obiad, ale bym chciała po prostu mieć taki dzień na takim całkowitym luzie, a jeżeli dzieci, chyba tak zrobię, a jeżeli dzieci będą chciały wyjść sobie na dwór, to wygonię je po prostu na podwórko i nie będę się przejmowała, że dzisiaj nie spędzam z nimi aktywnie czasu na dworze, bo tak jest codziennie. Więc tak, a jeszcze jedna sprawa, miały dzisiaj dzieci jechać na basen, wiecie o tym doskonale. Przez samopoczucie Łucji stwierdziliśmy, że przekładamy wszystko na jutro, więc ja jutro będę dla Was vlogowała sama w domku. Bo mój mąż do mnie mówi, kurczę, no ale też z drugiej strony lepsza niedziela, bo Ty sobie odpoczniesz bez dzieci, będziesz mogła na luzie ponagrywać. Ja mówię, kurczę, faktycznie fajnie, więc nie jestem dzisiaj w pracy, natomiast i nie będę, co jest fajne, to na 100% nie będę, dzisiaj nic nie wypali, że ja jednak będę musiała iść. Więc mogę posiedzieć dzisiaj w domku, a jutro właśnie mąż zabierze dzieciaki, tak gdzieś o 10 chyba, a ja sobie na luzie ponagrywam dla Was, pogadamy troszkę, zrobimy sobie taki leniwy poranek, przygotuję później pizzę, jak będę wiedzieć, że wracają, jutro robimy pizzę domową i to pokażę Wam, jak ją robię, bo ja nie robię w maszynie nigdy, chociaż milion razy już byłam o to pytana, masz taki fajny robot planetarny, wiecie, że dostałam tego robota planetarnego i używam go na okrągło, do wszystkiego. Natomiast właśnie pizzę robię w ręce, dlatego że ja nie mam na tą pizzę żadnej gramatury co do składników, absolutnie. Wszystko robię na oko i czuję pod ręką, dlatego robię w ręce. Dlatego w rękach gniotę to drożdżowe ciasto i wychodzi zawsze super. Mój mąż mówi, że już doszłam do perfekcji z pizzą domową, więc wiem, że smakuje, to dlatego nie chcę nic zmieniać. Kurde, czasami mi się ładnie zakręci, a czasami tak do dupy, chyba za dużo włosów po prostu biorę. Też nie wiem, czy się będę dobrze czuła w takich krótkich lokach, no ale
Jestem w domu, ale lubię, powiem Wam, być w domu, też taka zadbana. Ja nawet w niedzielę robię makijaż i leżę w łóżku. No, często też robię tak, że jestem bez makijażu, ale na pewno mam wygodne ubranie i nie takie porozciągane dresy, tylko takie ładniejsze. Na 100% w ten dzień mam ładnie pachnę zawsze, jestem balsamowana, więc nie ma u mnie takich dni, że jestem. No, musiałabym strasznie się źle czuć, żebym była taka całkowicie rozmemłana i nic ze sobą przez cały dzień nie zrobiła. Dobra, nagadałam się już. Do zobaczenia, a ja kręcę dalej. Dobra, muszę posprzątać po moim dziecku. Tu jeszcze pranie, suszarki kolejne. Boże, cały weekend. Od piątku się zaczyna i tak się kończy w niedzielę wieczorem. Dobra, znalazłyśmy u Łucji pod łóżkiem. Znaczy nie niechcący znalazłyśmy. Cień do powiek. Znalazłyśmy teczkę, w której pochowałam takie prace. To były rzeczy, które zostały niewykorzystane rok temu w przedszkolu. No i ona to wczoraj odkryła, że ja to wsadziłam pod łóżko. Ja o tym też zapomniałam. No i dzisiaj, mamo, zróbmy pracę. Niektóre były mega nudne, więc więc sobie wyciskała właśnie te kształty i sama robiła obrazki. To jest pierwsza praca Łucji z dzisiaj. To druga praca Łucji z dzisiaj, zrobiła potworki. A to trzecia praca Łucji z dzisiaj. I jeszcze do niej mówię, zrobisz mi jakiś deserek, więc zrobiła mi loda. Wiadomo, że to gotowe elementy, ale namalowała mamę z arbuzem. To jestem ja, z takim psim uśmiechem. Tak, więc od rana pracujemy, a teraz Łucja poszła się bawić, a bałagan zostawiła mi. Tak być nie może. Córcia! Hej, hej, hej. Jestem. O, i tak się prezentują moje włosy. Fajnie, po cięciu, bo się tak mega układają. Dobra, sałata tu. Słuchajcie, usiadłam, będę szykować. Usiadłam, no właśnie, nie za bardzo usiadłam. Pieski! Musicie tak pod nogami skręcić. No musicie, jeden z drugim. Usiadłam, żeby zrobić mężowi sałatkę, słuchajcie, na śniadanie. Fajnie, słuchajcie, tak go nauczyłam. Jestem dumna w ogóle, że do swojego faceta czegoś nauczyłam. Żeby jeść warzywa, je codziennie, dzień w dzień razem ze mną sałatkę. Ja sobie robię po prostu porcje i mniej mam tego pieczywa, czy czego tam daję, czy tortilli, czy pity, czy ja jem pieczywo waza zamiast normalnego. Natomiast mój mąż je całą tą sałatkę, plus mu dokładnie chleb czy bułkę. Ale poza tym je takie jak ja, czyli pomidory, sałaty, feta. No właśnie teraz mu robię sałata, pomidory, feta, kiełbasa krakowska i zielone oliwki. Pokażę Wam, jak się prezentuje na końcu. I mój mąż się cieszy, bo mówi, że tak, po pierwsze, w pracy jest najlepsze takie jedzenie. Co w ogóle mnie też dziwi, bo jeszcze rozumiem wiosną i latem, ale że teraz mu też pasuje, bo on się nie czuje ciężko, nie musi się, wiecie, nie zmula się, nie zasypia, bo tak to jest po ciężkim posiłku, że tacy jesteśmy, no, ja tak mam w niedzielę dlatego. A tak człowiek jest pełen energii, wiem coś o tym, bo tak jak mówię, od poniedziałku do soboty tak właśnie jadam i czuję się naprawdę, energia mi roznosi, nawet jak się nie śpi, bo wiecie, ile dzisiaj spałam? Nie mogłam zasnąć, zasnęłam po godzinie drugiej, Łucja wstała o 4:20, twierdząc, że już jest rano, namówiłam ją, żebyśmy jeszcze poszły spać i zasnęła i po 5:00 się obudziłyśmy, więc można powiedzieć, że nie wiem, 3 rwane godziny dzisiaj spałam, a czuję się super. Pewnie jutro też odeśpię, bo ja w niedzielę mam już właśnie taki spadek energii, ale czuję się super. I też w tym tygodniu bardzo dużo spałam, bo jak na mnie 7 godzin dziennie, to jest naprawdę sporo snu. Ja w ogóle tyle potrzebuję, 7 godzin, żeby tak było perfekto. A tutaj 3, a ja działam i naprawdę jedzenie jakby jest mega ważne, co chodzi o samopoczucie. Jest mi tak gorąco. Przepraszam Was, ale musiałam się rozebrać, bo normalnie zaraz się ugotuję. No i cieszę się mega, że nie tylko ja, na mnie tak działa jedzenie, tylko na mojego męża i on sam mówi, że jego samopoczucie jest 100 milionów razy lepsze i że w pracy woli się nie przejadać. Co jeszcze nie udało mi się zwalczyć, ale w sumie ja też tak mam. Najbardziej ciężkie, kaloryczne i takie najporządniejsze posiłki smakują najbardziej na kolację. Wiem, że tak nie powinno być, ale ja naprawdę, ja też tak mam. Ja potrafię cały dzień przejechać, jedną sałatkę zjeść i tyle. A potem sobie robię solidną kolację, dalej w ramach jakby zdrowe, ale solidną kolację, jakąś przekąskę, na przykład w formie, nie wiem, kółek cebulkowych, do tego jeszcze jogurt z przeróżnymi owocami. Wieczorem mi się chce najbardziej i tak to jest. Przez cały dzień w ogóle mi się tak średnio chce jedzenia, a wieczorem najbardziej i mój mąż ma właśnie identyko. Więc staram się, żeby w ciągu dnia tą energię mu zapewnić właśnie jakąś porcją warzyw, ale też żeby w niej białko było. Trochę węglowodanów i jest spoko. Energia do działania jest zupełnie inna. Dobra, szykuję tą sałatkę, pokażę Wam już efekt końcowy. Jeszcze zaraz jakieś pieczywko mu tutaj zrobię. Finito.
No i gotowe. Posmarowałam zwykły chleb sosem tatarskim, położyłam kiszonego ogóra, a tu ta sałatka ze składników, które już wcześniej Wam podawałam. Tak wygląda śniadanie męża. Dobra, stół muszę umyć i już Lucja mnie uwoła. Pamiętacie, jak narzekałam na swoje usta? Nawet nie to, że były przesuszone, tylko takie mega, no po prostu nadwrażliwe, spuchnięte aż, ale oczywiście na przesuszenie też pomoże. Znalazłam hit. Jedna z Was mi poleciła krem Nivea grubą warstwą na noc. Niestety nie miałam w domu. Maś z witaminą A, miód, wszystko szło po prostu w ruch już. Linomaść ta do popękanych sutków. No i w końcu stwierdziłam, że mam przecież tą maść, którą smaruję sobie tam łokcie, stopy, pięty, bo jest mocno nawilżająca i sobie tą maść nałożyłam na noc. Wszystko znikło, słuchajcie. Całe ściągnięcie ust po prostu poszło precz po jednym użyciu. Jednym użyciu. Mega niedroga maść, spróbuję znaleźć link, to Wam podlinkuję ją w opisie. Ja naprawdę wiem, że to może się wydawać niewiarygodne, będzie po jednym użyciu jedno użycie. Mam normalnie nawilżone, gładkie usta, zero spierzchnięcia, takiego wiecie, takiego dyskomfortu. Cudna, po prostu cudna maść. Zdecydowanie polecam, mega mega. Jestem, słuchajcie, dzisiaj albo sprzątam, albo coś gotuję. Teraz się będę zabierać za ananasa i postanowiłam się w końcu tutaj odezwać, bo cały czas zapominam. Wysprzątałam, słuchajcie, w godzinę u nas w pokoju, ale tak szczotą na kolanach, więc trochę szkoda paznokci, bo się okazało, że nie mam żadnych już, nie wiem jak to się stało, rękawic ochronnych, żadnych, rękawiczki muszę kupić. W ogóle do Actiona musimy skoczyć, powiem Wam, że lista rośnie już takich rzeczy innych niż dostanę w Lidlu, a tylko do Lidla na okrągło jeździmy. A mianowicie, czekajcie, tylko uwagę włączę, a mianowicie potrzebujemy taką paletę, to Ignacy w sumie potrzebuje, taką paletę do nakładania farb, żeby je tam mieszać i malować, potrzebne mu są na zajęcia rozwijające kreatywność. Ja potrzebuję baterie i to sporo baterii, tych AA, dlatego że światełek już powiesiłam, do których brakuje, powkładałam i dosłownie co do jednej się pozbyliśmy baterii, a ja mam jeszcze kilka na pewno sznurów ze światełkami, które chciałabym powiesić, które właśnie będą wymagały baterii, więc ogólnie baterie przed świętami mega się przydają, więc baterie muszę kupić. W Actionie jeszcze chciałam kupić słoik, właśnie. Historia słoika. Kojarzycie mój taki piękny słoik, jakiego nawet nie wiem, czy w tym vlogu was jeszcze nie pokazywałam, bo go na stół, na parapet postawiłam. Był pusty, przygotowany na pierniki, jak co roku na pierniki, słój przepiękny, stepko takiej wielkości i na górze takie zatyczka z takim porożem renifera. No to słuchajcie, wczoraj idiotka Karolina, wiedziałam, że ten słoik się tak otwiera, wiedziałam, złapałam go za te poroże, podniosłam, runął na ziemię, rozsypał się w drobny mak po prostu po całej kuchni. I pierniczki wsadziłam do puszki, a nie miały tam leżeć, miały pięknie wyglądać w tym słoiku i chciałabym teraz, wiem, że są takie w Sinse i w Pepco, ale może w Actionie trafię, jak nie, no to do Pepco na pewno będę chciała skoczyć. Do Actiona właśnie potrzebuję, co ja przed chwilą powiedziałam, że co się, o czym mówiłam? O czym ja mówiłam przed chwilą? Może zapomniałam kompletnie. No nie wiem, dobra, już pomijam to, o czym gadałam. Jest ogromna potrzeba wyjazdu do Pepco i mam nadzieję właśnie do Pepco, do Actiona. I mam nadzieję właśnie, że niedługo się do niego zbierzemy i pojedziemy. Mąż do mnie mówi, że on sobie zaplanowała taki wyjazd na jakiś późne popołudnie, jak zamykamy sklep, czyli po godzinie 5:00 i przy okazji byśmy pojechali po choinkę od razu. Więc może i tak, bo ja mówiłam, żeby tak choinkę nie wcześniej niż 10, po 10, no ale to już jest, dzisiaj mamy 9, więc spokojnie, weekend minie. Ignacy w poniedziałek też lekcji nie ma, co fajnie, to nie mamy, a w ogóle nie mamy zadań domowych, nauki. Na czwórkę zaliczył, sprawdziłam z niemieckiego, to chciałam powiedzieć. I jedzie do Wrocławia w poniedziałek, zamiast lekcji ma wyjazd do Wrocławia. Na przepiękne świąteczne przedstawienie, plus na jarmark bożonarodzeniowy, więc fajnie, niech sobie pokorzysta. Bardzo byłam za tym, żeby jechał na tą wycieczkę, bo to coś pięknego zobaczy, kulturalnie się troszkę bardziej rozwinie i no, mega fajną ma wycieczkę, wyjazd już przed 8, powrót o 17, więc na pewno mąż będzie musiał po niego pojechać, bo autobus podwozi pod szkołę, no tak standardowo, wiecie, jak to wycieczki szkolne, więc jemu się czuje fajny dzień, a tak naprawdę to policzyłam, że od dzisiaj, no tak naprawdę no od dzisiaj zostało 10 dni szkoły do świąt, 10 dni szkoły. Przyjdę na chwilę, już skończę kroić ananasa, dobra?
Więc co to jest 10 dni, z czego ten jeden to będzie wycieczka. Mega super się zapowiada, więc... A w ogóle najlepsze jest to, że już idę. Dobra, chwila przerwy, moja córka nie wytrzyma. A chciałam dodać to, że wracają do szkoły 3 bodajże, tak? 3 chyba stycznia się wraca, 15 już zaczynają ferie zimowe. No więc po prostu cudnie, waga już mi się wyłączyła, tak dużo gadam, więc super ekstra, po prostu ferie świąteczne, chwila szkoły i ferie zimowe, dużo tego wolnego w tym roku. Dobra, ja nie przedłużam, słuchajcie, tak naprawdę to jak wszystko ogarnę, domek mam już wysprzątany, wszystko ogarnę, w sensie sobie przygotuję posiłki, to uciekam na trening, a potem już pozmywam sobie makijaż. Włosy akurat zostają, ale no właśnie, trening robię. Jak te włosy będą po treningu wyglądały, to może ci jakiś pilates sobie zrobię zamiast jakiegoś skocznego szaleństwa. O właśnie, no jest taki fajny mam trening na YouTubie właśnie pilatesu, podlinkuję Wam go też. To idę zrobić dzisiaj pilates, to jest bardzo dobry pomysł i skóra głowy nie będzie spocona, będę mogła pochodzić już w tych włosach na pewno do jutra, a jutro dzień przerwy w treningach i pojutrze. No dobra, to już widzimy się, jak ja już będę po treningach i prawdopodobnie jak już będę się z Wami po prostu żegnała. I otwierała jeszcze oczywiście kalendarze adwentowe. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że ja w ogóle w tym okresie, w tym czasie, kiedy mnie nie widzieliście, wyprałam swoją wykładzinę, znaczy wyszorowałam szczotą, podkurzałam u dzieciaków, umyłam podłogi i tak dalej i poleciałam do pracy, dlatego że mój mąż wyskoczył do fryzjera z Ignasiem, więc Ignacy ma nowy fryz, ale byli naprawdę chwilę, godziny ich chyba łącznie nie było i tyle ja pracowałam. No więc widzicie, tutaj się nic nie dzieje, a u mnie w życiu prywatnym zawsze się dzieje, dlatego mnie też tutaj nie ma. No dobra, takie logiczne, nie? Dobra, ogarniam, zmywam makijaż, uciekam na trening. Tak, dobrze widzicie. To był tylko pilates. Spokojny pilates. Dobra, kochani, światło już nie takie, ale ja już, słuchajcie, w piżamie, w szlafroku, już wieczór. Żegnam się z Wami, tylko jeszcze otworzymy kalendarz adwentowy, a nawet dwa, nie jeden. I widzimy się oczywiście jutro rano, więc dobra, przechodzimy do otwierania kalendarza. Okej, okay, 9 jest od razu tutaj, za długo nie musiałam jej szukać. O, nawet sobie poradzę chyba bez pomocy psówki do włosów, bo ja taką psówką otwieram. A Wania się tutaj bawi, słuchajcie, swoją zabawką, stąd te hałasy. O, udało się, błyszczyk. Co prawda nie używam, ale wiem, komu podaruję, więc błyszczyk do ust, taki właśnie mocno błyszczący shimmer. A tutaj 9, zobaczmy gdzie jest, byle nie mydełko, bo już mam 2 te mydełka. 9, Wy pewnie już widzicie, ja dalej nic nie widzę. A tu okrągłe na dole, ale tutaj potrzebuję pomocy 2 rąk, więc za chwilę wracam. Dużo się nie pomyliłam, słuchajcie, znowu mydełko, tyle że w innej formie, jest tu różyczka. Łucja jest zachwycona tymi mydełkami, więc na pewno się ucieszy, że dzisiaj dostanie nie serduszko, a właśnie różyczkę. No może nie dzisiaj już, a jutro, ale jednak mydełko dla córki i błyszczyk. A może błyszczyk też jej podaruję. Ona lubi tak się już mazać różnymi rzeczami dla zabawy. Dobra, do zobaczenia kochani, do jutra. Pa!